dobrze, to na początek gratulujemy Ci zdobycia tytułu Mistrza Europy. Jakbyś podsumował cały sezon? Dziękuję, to był fantastyczny sezon. Bardzo zróżnicowane rajdy, z całym zespołem spisywaliśmy się ok i to jest owoc, mówię o tytule mistrzowskim. Jest taka nagroda za ciężką pracę, tak to postrzegam w takich kategoriach. Fantastycznie jest być wśród tej trójki Polaków w historii, którzy zdobyli tytuł Mistrza Europy. Sobiesław Zasada, Krzysiek Hołowczyc. Fantastycznie jest być kolejnym Polakiem po 18 latach przerwy. Na pewno jest to taka nobilitacja. Znaczy wykorzystanie szansy też, którą dali mi partnerzy, mój zespół. Uczucie fantastyczne, ale już myślę o przyszłości. Powiedziałeś wczoraj po wygranym kryterium ASUP, że nie możesz zdradzić jeszcze planów na najbliższy sezon. A ja bym się chciała zapytać, jakbyś nie patrzył na budżet i wszystkie inne czynniki, które wiemy, jak działają w motorsporcie, i jakie byś miał takie marzenia rajdowe do spełnienia? Wiesz, jednak nie patrząc na budżet, musiałbym patrzeć na wszystkie inne czynniki właśnie. To by trzeba było dobrze ocenić. Na pewno chciałbym jeździć w tej najmocniejszej klasie, w klasie WRC, ale tylko wtedy, kiedy miałbym możliwość rozwoju, a nie tylko tak, żeby sobie pojeździć. W zasadzie najważniejsze jest dla mnie to, żeby się rozwijać. Z drugiej strony nie są potrzebne do tego Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa Europy też są dobrym cyklem. W Mistrzostwach Polski zdobyłem 4 tytuły Mistrza Polski, ale po 2 tytułach teoretycznie mogłem już rozpocząć starty w Mistrzostwach Europy, bo byłem na to gotów, ale nie było takich możliwości. Starałem się w kolejnych latach również rozwijać, starać się pojechać jeszcze szybciej, poprawić coś w mojej jeździe, w ustawieniu już samochodu. No było tak jakby poprzednio i tak sobie zawieszałem coraz wyżej. Więc wiem, że to może brzmi tak dyplomatycznie i trochę marketingowo i na okrągło, ale jednak to prawda. Ja kocham jeździć w rajdach i ważne jest to, że mam okazję to robić, mam możliwość. Jaki cykl? Myślę, że to trochę sprawa drugorzędna. Okej, rozważasz powrót na OS-y w Polsce? Jasne, że jeżeli nie miałbym możliwości startować w cyklu Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, to jeździłbym z miłą chęcią w Polsce, bo jeździłbym samochodem rajdowym. Jeździłbym szybko, starałbym się wygrywać. To byłoby również moim celem, tak samo jak w Mistrzostwach Europy. Czerpałbym z tego przyjemność. A który z tegorocznych rajdów był dla Ciebie najtrudniejszy i dlaczego był najtrudniejszy? Każdy był kompletnie inny i trudno powiedzieć, który był najtrudniejszy, bo nie ma łatwych rajdów. Nawet te z pozoru łatwe, wyglądające na dosyć przyjazne, mogą się okazać trudne, bo rajdy są nieprzewidywalne i w ogóle motorsport jest nieprzewidywalny. Wiele sytuacji może skomplikować dążenie do celu, czyli do wygranej, nawet wtedy, kiedy wydaje się, że wszystkie karty są porozkładane. I to jest też fajne w rajdach. Nie było takiego rajdu, który bardzo, bardzo mocno się wyróżnił, jeśli chodzi o wielką trudność. Myślę, że fajne rajdy są takie, które oczywiście kończą się sukcesem, ale również trzeba czerpać przyjemność i myślę, że to też jest dobra cecha tych ludzi, którzy potrafią czerpać przyjemność z tego, że nawet jeżeli coś nie poszło dobrze, to patrzymy na pozytywy tego, co było ok, bo nie musimy wygrywać, żeby się uczyć. No aczkolwiek ten nasz sezon był znakomity. My często wygrywaliśmy i to było fajne. Nawet warszawską Barbórkę, widzisz, wygraliśmy po raz kolejny. Właśnie o to chciałam zapytać, że wygrałeś Barbórkę i zdominowałeś kryterium asów. Po prostu jak ci się jechało, jak przebiegał cały dzień? Czy szło to po twojej myśli, czy spotkałeś jakieś trudności? Tak, spotkaliśmy trudności, bo zgasiłem silnik na starcie do pierwszego OS-u. Przed rajdem mówiłem, że nie ma miejsca na odrobienie błędu, więc nie ma miejsca na błąd. Znaczy nie ma gdzie odrabiać ewentualnego błędu, bo rajd jest tak krótki. Okazało się, że szybko musiałem zweryfikować to, co powiedziałem i swoje plany, bo popełniłem błąd. Musiałem zacząć odrabiać. Gasiłem motor, nie umiałem go odpalić, straciłem dobrych kilka sekund, blisko 10. Potem jeszcze jechałem za Brianem całe okrążenie na Służewcu, ponieważ akurat wtedy, kiedy moja maszyna odpaliła, wjechał przede mnie Brian, bo to były takie pętle i trudno było pozbierać myśli, wiesz, to też jest ważne, żeby jednak mając tą świadomość,
gdzieś tam właśnie w wywiadach wcześniej powtarzając, że to są właśnie trudne rzeczy i nie można sobie na nie pozwolić, a ona się zdarza od razu, jak ruszysz, przecinasz fotocele, czas uruchamiasz i auto ci staje. I ty musisz szybko zweryfikować swoje plany i powiedzieć sobie, trudno, musimy walczyć dalej. Będziemy walczyć i będziemy starać się jechać szybko i nie popełniać błędów. I problem polega na koncentracji, na tym, żeby cały czas, wiesz, nie dopuszczać tych myśli negatywnych i cały czas walczyć. No i okazało się, że to jest jednak możliwe, że jest, że kluczem do sukcesu jest niepoddawanie się. Jest to kolejna taka wskazówka. No, mam nadzieję, że będę mógł korzystać z tych doświadczeń w przyszłości, bo trudne chwile na pewno przyjdą. A na kryterium ASUP zmienne warunki. Spodziewałeś się, że przestanie padać? Wiesz co, padało, przestawało, padało, się piło, czasami mocniej, czasami mniej. My to testowaliśmy. Największa różnica jest pomiędzy, zresztą pewnie wiesz, pomiędzy tym, jak jest sucho i spadnie deszcz, a potem jak przesycha, to nie przesycha w ciągu 2 czy 3 minut, tylko to trwa dłużej, znacznie dłużej. Więc faktycznie nam przestało padać, ale auta, które przejechały tuż przed nami, im też już nie padało, też już tylko droga była mokra. No takie są rajdy. Cieszę się, że my sobie w tych warunkach poradziliśmy lepiej niż inni, ale też na ostatnią chwilę docinaliśmy opony. 2 minuty przed startem jeszcze chłopcy cieli, przed wyjazdem z serwisu. Było trochę nerwówki, no ale właśnie kluczem było też opanowanie tej sytuacji. W zyszłym roku źle dobrałem opony na taki odcinek, jakim jest Karowa, krótkim, ale bardzo esencjonalnym, i pojechałem w takich samych warunkach na sliku. No tutaj już nie chciałem popełnić tego błędu i wybrałem oponę deszczową. Generalnie fajnie, fajny rajd, wiesz, to jest miło tu wracać, miło oczywiście wygrywać, krótki rajd, ale jestem po nim zmęczony, może powiedzieć.